Siemano mordeczki, z tej strony Hexo i w dzisiejszym filmie standardowo przedstawiam kilka nowości ze świata Fortnite, w tym przy okazji porozmawiamy sobie na temat darmowych nagród, także koniecznie oglądajcie ten film do końca. Oczywiście, jeżeli jesteście nowi na tym kanale, no to zasubskrybujcie go wraz z dzwoneczkiem i wyzwanie na dzisiejszy film to myślę, że tak 800 łapek w górę w godzinę, także sprawdźmy, czy dacie radę. No i moi drodzy, nadal przypominam, że możecie wygrać coś ze sklepu z przedmiotami, wystarczy tylko, że zasubskrybujecie ten kanał wraz z dzwoneczkiem, zostawicie łapeczkę do góry pod tym filmem i będziecie aktywni na innych filmach i zaprosicie mnie oczywiście do znajomych. Tutaj macie mój nick i to tak naprawdę tyle. I możliwe, że jak wejdziecie pewnego dnia do Fortnite'a, to wtedy otrzymacie ode mnie podarunek. A teraz zapraszam was do oglądania. Pierwszą informacją na dziś jest to, że śnieg w Fortnite'cie już powoli zaczyna się roztapiać. I no niestety, ponieważ dawał on taki świąteczny klimat, no ale wiadomo, święta są raz w roku i zapewne za rok znowu ten śnieg powróci. Ale ogólnie, moi drodzy, no to Hypex na swoim Twitterze przedstawił nam mniej więcej, jak to będzie tak stopniowo wyglądało. Czyli jak ten śnieg będzie się zmniejszał w zależności od po prostu dnia i w pewnym momencie po prostu dojdzie do tego, że ten śnieg całkowicie zniknie i już go na mapie nie będzie. I tutaj oczywiście widzicie, jak to będzie wyglądało, także wydaje mi się, moi drodzy, że to w sumie całkiem dobra informacja, no bo w sumie tak czy siak prędzej czy później Epic ten śnieg by usunęło. Także mam nadzieję, że to w sumie dobrze i w komentarzu możecie napisać też, co na ten temat sądzicie. Według mnie byłoby fajnie, jakby do końca tego sezonu chociaż ten śnieg był, no ale wiadomo, prędzej czy później tak czy siak by zniknął, ponieważ święta, jak już mówiłem, są tylko raz w roku, no i za rok mam nadzieję, że ten śnieg również powróci i tak zapewne będzie i za rok oczywiście pewnie też wam coś o tym nagram. Przejdźmy sobie do największego poziomu w tym rozdziale. A najdokładniej, moi drodzy, no to właśnie ten rozdział trwa dopiero od około miesiąca i ogólnie, moi drodzy, no to już jest osoba, która ma naprawdę wysoki poziom i ta osoba to Rage's Revenge. I ogólnie, no to w kilku poprzednich sezonach również o nim mówiłem i koleś naprawdę szybko wbija poziom i w tym właśnie sezonie, rozdziale udało mu już się wbić 610 level, co jest według mnie naprawdę, ale to naprawdę niezłym wynikiem i ogólnie jak na razie zanosi się na to, że ten koleś po prostu wbije 1500 setny poziom w właśnie tym sezonie. Także oczywiście trzymam kciuki i możliwe, że w końcu otrzyma jakąś nagrodę. Ponieważ ostatnio w sezonie były aż chyba 2 czy 3 levele tysięczne i niestety Epic nic z tej okazji po prostu nie dało dla graczy. Tym bardziej, że w tym sezonie jest naprawdę masa błędów na nieskończonego expa w trybie kreatywnym, co również nie ma się dziwić, dlaczego ten gracz ma taki wysoki poziom. I po prostu cały czas gra on w Fortnite'a i też niedługo może nagram wam poradnik, jak wbijać tak szybko poziom jak on i mam nadzieję, że wam się takie coś spodoba. Dobra, teraz lecimy dalej. Dalej mamy właśnie darmowe nagrody. Na samym początku mamy oczywiście Killoff, który został dodany w ramach błędu, a najdokładniej pewnego dnia Fortnite po prostu przestał działać i gracze nie mogli w niego grać. I ogólnie no to z tej okazji chociażby mamy teraz, że tak powiem, większego expa, a najdokładniej dostajemy po prostu więcej expa za granie oraz przy okazji gracze otrzymali darmowy Killoff Grzybowy Półksiężyc, który co ciekawe później pojawi się w sklepie. Jeżeli jeszcze nie otrzymaliście tego Killoffu, no to spokojnie, niedługo powinniście go otrzymać, ze względu na to, że właśnie możliwość odebrania go jest do aż 10 stycznia. Czyli na moment, jak wy widzicie ten film, to jeszcze aż 2 dni. Także myślę, że to naprawdę całkiem dobra informacja i również naprawdę całkiem fajny gest od strony Epica, że po prostu dali oni jakiś, że tak powiem, błąd i coś, co, że tak powiem, zawiodło i teraz dali nam oni za to rekompensatę. Także według mnie naprawdę props od strony Epic Games i wydaje mi się, że to jest naprawdę, ale to naprawdę dobre. Także wydaje mi się, że ten Killoff już w tym momencie powinien być na kontach w większości graczy, jak już nie na wszystkich. A to jeszcze nie koniec darmowych nagród, ponieważ dzisiaj, czyli 8 stycznia, w Fortnite odbędzie się turniej i co ciekawe, będzie to turniej związany z Cobra Kai'em. I chociażby mamy teraz jego przedmioty w sklepie z przedmetami, ale będzie to turniej aż o 3 graffiti, które w przyszłości mogą być naprawdę, ale to naprawdę unikalne i właśnie każde z tych graffiti po prostu będziecie otrzymywali w zależności od tego, jaki wynik na tym turnieju po prostu zdobędziecie. I troszeczkę słabo, że Epic nie dało żadnego darmowego skina, tak jak oni to chociażby nieraz robili i teraz po prostu jest turniej o 3 graffiti. I jak już mówiłem, w przyszłości mogą być one właśnie unikatowe, także w sumie możecie nawet spróbować swoich sił, bo z tego co wiem, to nawet jedno graffiti jest za zajęcie tam w sumie, nie wiem, byle jakiego miejsca i myślę, że to naprawdę tak czy siak jest fajna nagroda od strony Epica i oczywiście osoby, które tam będą w jakichś 10% najlepszych zapewne otrzymają to najlepsze graffiti, co wiadomo, będzie można by powiedzieć, nie wiem, jak na przykład ten ziomeczek pokaże w jakiejś grze to graffiti, to inni będą się go bali, ale oczywiście to nie jest tak samo
właśnie przerażające, jak to, jak ziomeczek pokaże wam kill off z FNCS-ów. Jakby ktoś nie wiedział, o co chodzi z kill offem FNCS-ów, to szybko wytłumaczę. Polega to mniej więcej na tym, że jak gracie FNCS-y i jak wygracie, to wtedy otrzymacie na swoje konto kill off FNCS-ów. I tego kill offu nie otrzymujecie na stałe, a najdokładniej jest on, można by powiedzieć, tak dawany z konta na konto, ponieważ Epic Games po prostu przyznaje je coraz to właśnie nowszym zwycięzcom FNCS-ów. Czyli jeżeli wygraliście FNCS-y i macie ten kill off i za rok na przykład przegracie, to po prostu ten kill off trafi na jakieś inne konto i po prostu już wy go nie będziecie mieli. Ale uwierzcie, że jeżeli wygracie FNCS-y i pokażecie ten kill off na arenie, to gracze będą, no, po prostu naprawdę, ale to naprawdę się was bali i dosłownie będą mogli wyjść z gry. Ale to jeszcze nie jest koniec darmowych nagród, ponieważ na sam koniec mamy naprawdę, ale to naprawdę całkiem ciekawe darmowe nagrody, a najdokładniej mamy tutaj takie oto rzeczy. I ogólnie nawet w filmie mówiłem wam, jak je zdobyć, wystarczy, że na mapkach, które były związane z festiwalem zimy, po prostu przegracie tak mniej więcej 2 godziny. I wtedy otrzymacie wszystkie te nagrody. Myślę, że to jest również naprawdę całkiem fajna nagroda, tym bardziej, że mamy tutaj chociażby graffiti, mamy emotkę, mamy również 2 sztandary. I co ciekawe, no to te mogą być chociażby w przyszłości, no, troszeczkę unikatowe, także jeżeli graliście chociażby te 2 godziny w właśnie festiwalu zimy na jakichś mapkach, to myślę, że to jest jak najbardziej fajna nagroda. I ogólnie, moi drodzy, no to jak na razie więcej nagród nie ma, ale oczywiście wy możecie również otrzymać nagrodę ode mnie, ponieważ nawet ostatnio na kanale pojawił się film, jak jakiś ziomek otrzymał po prostu emotkę. Ja tak naprawdę nie wiem, kto to jest, jest to jakiś widz, który ma mnie w znajomych i otrzymał po prostu emotkę Bangra Boogie. I myślę, że to naprawdę miły gest ode mnie i oczywiście, jeżeli wy chcielibyście również ode mnie otrzymać taki miły gest, to wystarczy, że po prostu zasubskrybujecie ten kanał wraz z dzwoneczkiem i będziecie aktywni na filmach, ponieważ wygrać może dosłownie każdy, kto ma mnie po prostu w znajomych. I ja po prostu cały czas akceptuję znajomych i dosłownie przed chwilą było 400 znajomych, 400 zaproszeń i znowu jest 501. Cały czas ktoś mnie zaprasza, więc no naprawdę, widzowie, ale no jest tego tutaj dużo. Myślę, że też zrobię jakieś inne konto dla widzów, gdzie po prostu będę akceptował, no, wszystkie 500 zaproszeń od razu, ale wiadomo, zaakceptuję 500 osób, to później będzie kolejne 500 i możliwe, że to właśnie na was wypadnie, ponieważ jak komuś coś wysyłam ze sklepu, to tak naprawdę nie patrzę, czy on jest na przykład, nie wiem, tutaj, tutaj, czy na przykład, nie wiem, bierzecie tego skina i robię po prostu coś takiego, cyk, 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 cyk i na przykład wypada na jakąś osobę i wtedy ta osoba otrzymuje ode mnie po prostu gifta ze sklepu. Także jest to totalnie losowe i nie ma po prostu tutaj, że tak powiem, czegoś ustawionego. Może być to każdy, możesz być to nawet ty, także myślę, że naprawdę warto mieć suba z dzwoneczkiem, bo dla ciebie jest to po prostu kliknięcie myszy i możliwe, że za to otrzymasz po prostu swoją nagrodę. Także mam nadzieję, że to wam się spodoba. I jeszcze informacja na temat 16 prezentu. Nie będzie 16 prezentu. Nie, już naprawdę, to już jest totalnie powalone, ale widziałem filmy, gdzie ludzie rzeczywiście mówią coś o 16 prezencie. To można by powiedzieć, że ten kill off jest takim 15 prezentem, który rzeczywiście był w Fortnite, mieliśmy o nim informację tutaj, że jest jakiś dodatkowy prezent i otrzymaliśmy go. Ale 16 prezent to nie, tego już po prostu nie będzie. Prezenty zostały usunięte, festiwal zimy też, żadnych darmowych fałdolców z okazji festiwalu nie będzie i po prostu 16 prezentu nie będzie. Można by powiedzieć, że takimi dodatkowymi nagrodami, które zostały dodane od Fortnite'a dla nas, to są właśnie te, które wam w dzisiejszym filmie przedstawiłem. Oczywiście, jeżeli będzie więcej informacji na temat czegokolwiek, to was o tym poinformuję i niedługo będą pojawiły się naprawdę kozackie materiały na kanale. Także tym bardziej macie powód, żeby zostawić suba z dzwonkiem. Chociażby kozackie materiały, szansa wygrania skina. No, czego chcieć więcej? Czego chcieć więcej? Dobra, już tak, kurczę, ten, nie będę wam tyle mówił. Trzymajcie się, do zobaczenia i widzimy się w następnych materiałach. Oczywiście codziennie o 8.